W ramach Easy Tools masz teraz możliwość prowadzenia spójnych kolorów, czyli motywów kolorystycznych, które są związane z Twoim brandem i dają się bardzo łatwo aplikować na poszczególne narzędzia, które tutaj mamy i projekty, które tworzysz. Wystarczy wejść w prawym górnym rogu. W ikonkę ustawień, a następnie przenieść się do sekcji własnych motywów. Tutaj możesz stworzyć swój motyw. Ja nazwę go po prostu testowe, wpiszemy sobie test, następnie możesz zmieniać tutaj różne kolory, na przykład kolory wariantów tła, kolory wyróżnienia, kolory tytułów, również w różnych wariantach podtytułów, tekstów, nagłówka. Te wszystkie kolory po zmianach, jeśli dokonasz tu jakichkolwiek zmian, są oczywiście widoczne i zmieniają się na podglądach, więc możesz. Bardzo łatwo dostosować je do swoich potrzeb i do kolorystyki, która jest spójna z Twoją marką. Teraz został utworzony nowy motyw i takich motywów możesz tworzyć więcej, lub też możesz edytować czy usuwać istniejące. Po przejściu do odpowiedniego projektu, na przykład, wejdźmy sobie do Easy LMS. Mamy tutaj kilka opinii, a stylistyka na razie jest ustawiona na. Domyślne kolory. Możemy jednak wybrać teraz spośród motywów kolorystycznych, wśród których znalazł się motyw testowy, który przed chwilą utworzyłem. Wybieram test i wszystkie kolory zostały automatycznie zmienione. Co więcej, w ramach takiego motywu, który stworzyliśmy, mamy dostępne kilka wariantów. Było tam kilka teł, kilka wariantów kolorów nagłówków i tak dalej. I właśnie te motywy są tutaj odwzorowane, można pomiędzy nimi się przełączać i w ramach jednego motywu kolorystycznego przełączyć się po prostu. Między jego różnymi wariantami. To wszystko polecam Ci poeksperymentować, wejść sobie do motywów, stworzyć nowe, a następnie w rozmaitych narzędziach Easy Tools dopasować stylistykę do tego, jak prezentuje się Brand Guide Twojej marki.